Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mam przyjemność po raz drugi otworzyć Kongres Nowej Mobilności w tych pięknych wnętrzach EC1. Od zarania, jak powstawała Łódź, Łódź była miastem innowacyjnym, dlatego bardzo się cieszę, bo to miejsce jest właściwym miejscem do prowadzenia tego typu debat. Rozpoczęliśmy Kongres Nowej Mobilności. To trzecia edycja tego wydarzenia, największa z dotychczasowych. Ponad 1000 uczestników, ponad 80 merytorycznych punktów w programie. 3 dni wypełnione debatami, panelami, prezentacjami. Wszystko po to, żeby popularyzować wiedzę o zrównoważonym transporcie. Od rowerów elektrycznych i mikromobilności przez samochody, aż do transportu ciężkiego i transportu publicznego. Będziemy w każdym miejscu po to, żeby budować wiedzę na temat tego, jaka przyszłość nas czeka, bo my jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że to jest właśnie przyszłość motoryzacji, przyszłość energetyki, przyszłość mobilności. Ekoenergetyka jest firmą, która już od ponad 13 lat wdraża rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych. Specjalizujemy się tylko i wyłącznie w stacjach szybkiego ładowania. Naszą ścieżkę w elektromobilności zaczęliśmy od sektora autobusów elektrycznych, także zasilamy elektryfikujący się transport publiczny w Polsce i wielu europejskich krajach. A obecnie upatrujemy ogromny potencjał w rynku stacji szybkiego ładowania samochodów osobowych. Będziemy realizować wielki projekt dla operatora Ionity. No a kolejnym krokiem będą technologie, które w bardzo szybki sposób doładują duże ciężarówki elektryczne na dalekich trasach. Tutaj mówimy o ładowarkach o mocy powyżej 1 MW i właśnie ekoenergetyka konstruuje takie urządzenie. Polski rynek samochodów z napędem alternatywnym gwałtownie się rozwija. Ostatnie 6 miesięcy 2022 roku to wzrost o 87 tysięcy nowych pojazdów, więc 10% wzrostu rok do roku. Jeżeli chodzi o samochody z napędem elektrycznym, jest tego nawet więcej, bo wzrost sięgający 96%, czyli 5 tysięcy nowych samochodów elektrycznych. Co ciekawe, wzrasta udział nabywców instytucjonalnych w ogólnej puli kupowanych samochodów elektrycznych. To wszystko potwierdza wzrastający trend, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów, zwłaszcza samochodów elektrycznych. Po pierwsze, ten koszt używania samochodu elektrycznego jest coraz bardziej przyjazny, jeżeli chodzi o użytkownika. Po drugie, oczywiście kwestia względów środowiskowych. Wreszcie, mimo wszystko funkcjonujący, chociaż z trudem, system dopłat, chociażby programu Electric do nabywanych samochodów elektrycznych. Dziś chcemy tę dyskusję rozpocząć i mamy nadzieję, że w wyniku tej dyskusji będzie bardzo wiele ciekawych rozwiązań, które zostaną zaimplementowane, bo najważniejsze to działać, a mamy nadzieję, że zarzewiem do tych działań będzie właśnie Kongres Nowej Mobilności.